20. 20. 3. 2. 1. Witam wszystkich na dzisiejszym webinarium. Dzisiaj będziemy kontynuować temat doboru napędów do aplikacji. I na sam początek chciałbym Państwa spytać, czy wszyscy mnie słyszą oraz widzą? Prosiłbym tutaj o odpisanie na czacie. Dziękuję pięknie za potwierdzenie. Tak więc myślę, że możemy powoli zaczynać. I o czym sobie dzisiaj opowiemy? Pierwszym podpunktem będzie podłączenie wzmacniacza, następnie przejdziemy sobie do podziału silników ze względu na bezwładność, parametr dopuszczalnej krotności bezwładności, współczynnik mocy, dobór zabezpieczeń do wzmacniacza, a także omówimy sobie silniki synchroniczne w wykonaniu specjalnym. Przejdźmy więc do prezentacji. Powinni już Państwo prezentację widzieć. Gdyby komuś przyszły jakiekolwiek tematy do głowy na temat kolejnego webinarium, zachęcamy do przesyłania takich tematów na naszą skrzynkę mailową support lub podczas ankiety na koniec webinarium. Zacznijmy więc od początku, czym tak właściwie jest serwomechanizm. Serwomechanizmem nazywamy system automatycznej regulacji przeznaczony do odtwarzania zmian wielkości zadanej będącej wielkością mechaniczną, czyli w naszym przypadku będzie to prędkość, obrót czy też pozycja rzeczywistego obiektu. Pełny serwomechanizm, jak możemy tutaj zobaczyć na schemacie, składa się ze wzmacniacza, serwosilnika oraz enkodera, który zwraca nam informacje na temat aktualnego stanu naszego układu. Gdybyśmy chcieli nieco rozszerzyć temat, to taki serwomechanizm będzie otrzymywać sygnały niskonapięciowe ze sterownika ruchu, który znajduje się tutaj po lewej stronie, a następnie po przetworzeniu tej informacji na wyjściu układu otrzymamy sygnał wysokonapięciowy PWM, który podawany jest na nasz silnik. Następnie z silnika w postaci pulsów mamy sprzężenie zwrotne w postaci informacji na temat pozycji oraz prędkości, jaką aktualnie osiąga silnik. I taki cały układ dopiero nazywamy serwomechanizmem. Układ ten na podstawie wartości zadanej porównuje ją z wartością rzeczywistą i dąży do minimalizacji tej wartości. Przejdźmy więc do budowy serwowzmacniacza. Serwowzmacniacz składa się z dwóch części, czyli obwodu mocy oraz obwodu sterowania. W obwodzie sterowania mamy dwie pętle. Pierwsza pętla jest to pętla idealna, która zakłada model matematyczny naszego silnika i na jego podstawie wysyła wartości do pętli rzeczywistej. Na podstawie wartości idealnych oraz informacji zwrotnej z układu rzeczywistego wylicza nam odpowiedni algorytm sterowania dla naszego silnika. Jeżeli przyjrzymy się na obwód mocy, będziemy mieć tutaj elementy takie jak prostownik, który ma za zadanie wyprostować nasz prąd podawany na wejście. Następnie przy pomocy kondensatora przebieg ten jest wygładzany. Kolejnym elementem jest rezystor hamowania, który służy do wytracenia energii pochodzącej z hamowania w postaci ciepła. I ostatnim elementem są tranzystory mocy IGBT, dzięki którym możemy sterować naszym silnikiem poprzez sygnał PWM na wyjściu. Powiedzmy sobie nieco więcej na temat obwodu prostownika i jak właściwie powinniśmy zabezpieczać sobie taki serwowzmacniacz. Jak widzimy tutaj na schemacie, na wejściu mamy prostownik oraz kondensator. I podczas uruchomienia
takiego serwowzmacniacza, na samym początku ten kondensator będzie rozładowany. W związku z czym będziemy mieli stosunkowo duży prąd rozruchowy. Co się z tym wiąże? Jeżeli załączylibyśmy kilka wzmacniaczy naraz, to istnieje prawdopodobieństwo, że prąd będzie na tyle duży, że wybije nam niestety zabezpieczenia, które mamy na wejściu do całego układu. Dlatego też tutaj zaleca się po pierwsze zabezpieczać oddzielnie każdy ze wzmacniaczy oraz podczas załączania zasilania ustawić pewne opóźnienie czasowe przy załączaniu pierwszego, drugiego czy trzeciego wzmacniacza. Dzięki temu ten prąd rozruchowy, który będzie dosyć duży, rozłoży się w czasie i zabezpieczenia będą mogły działać poprawnie. Jeżeli chodzi o podpięcie zasilania, w naszych wzmacniaczach mamy do wyboru zasilanie 200-woltowe bądź 400-woltowe. W przypadku wzmacniaczy 200-woltowych możemy je podpinać przy pomocy jednej fazy i tu jest pewna zawiłość, która często powoduje błędy przy podpięciu oraz spalenie wzmacniacza. Oznacza to podpięcie styków L1 i L3. Zawsze przy podpinaniu jedną fazą podpinamy do styków L1, L3. To, co może być tutaj mylące, to zacisk L2 oraz N. Tutaj klienci często, postępując intuicyjnie, nie patrząc do dokumentacji, podpinają wzmacniacz przy pomocy L1 oraz zacisku N, co powoduje spalenie wzmacniacza. Zacisk N służy do podłączania wzmacniacza do wspólnej szyny DC, także należy na to zwracać szczególną uwagę podczas podpięcia. W przypadku zasilacza trójfazowego, czy to będzie 200 czy 400 V, podpinamy do zacisków L1, L2 i L3. Tutaj również występuje zacisk N- i ponownie nie należy go mylić z przewodem neutralnym. Służy on, jeszcze raz powtórzę, do podpięcia wspólnej szyny DC. Podstawową funkcją bezpieczeństwa, jaką mamy zabudowaną we wszystkich wzmacniaczach do 7 kW, jest funkcja hamulca dynamicznego, która bardzo często jest mylona z funkcją STO. Czym one się tak właściwie różnią i dlaczego nie należy tego mylić? Funkcja STO zdejmuje nam moment z silnika poprzez ściągnięcie nam zasilania na wejściu. I właśnie to ściągnięcie zasilania na wejściu powoduje załączenie się funkcji hamulca dynamicznego. I czym tak właściwie jest ten hamulec dynamiczny? Jest to funkcja awaryjnego zatrzymania silnika, którą powoduje odcięcie zasilania lub pojawienie się odpowiedniego alarmu na wzmacniaczu. Po odcięciu zasilania zwierane są styki obwodu hamulca dynamicznego, które widzimy tutaj po lewej stronie na schemacie. I następnie silnik jest hamowany przy użyciu napięcia generowanego na silniku. Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku hamowania awaryjnego, jednak nie należy jej wykorzystywać podczas rutynowego zatrzymania maszyny, a powodem tego jest niestety, ale ograniczona liczba załączeń, która wynika ze zużycia cewki stycznika, który się znajduje w silniku. Możemy dzięki temu określić również długość wybiegu dla hamulca dynamicznego, która wyrażona jest takim oto wzorem i teraz przy użyciu zadanej prędkości, którą chcielibyśmy osiągnąć dla naszej maszyny oraz odpowiednich stałych dla każdego z silników możemy określić dokładnie długość tego wybiegu oraz określić, czy takie parametry aplikacji nam będą odpowiadać pod kątem bezpieczeństwa, czy też nie. Jak w takim razie wyhamować silnik w trakcie standardowej pracy? Gdybyśmy chcieli sobie zatrzymać rutynowo naszą maszynę, powinniśmy do tego użyć funkcji Force Stop Deceleration. Funkcja ta różni się tym,
że podczas hamowania wykorzystujemy standardowo moment generowany przez nasz silnik. I tutaj również mamy pewne zabezpieczenie, które polega na zdefiniowaniu parametru, w którym określamy czas, po którym nasz napęd powinien się zatrzymać. Jeżeli napęd nie osiągnie prędkości równej 0 po zadanym czasie, wtedy załączy nam tą funkcję Dynamic Brake, o której mówiliśmy wcześniej, i wtedy układ już wyhamuje na pewno do zera. Jest to dodatkowe zabezpieczenie w razie, gdyby nie udało się wyhamować napędu w określonym czasie. Przepraszam bardzo, ale wyłączyła mi się prezentacja w tym momencie, ale już to naprawiamy. I wracamy ponownie do prezentacji. Dobra. Przepraszam Państwa za krótkie problemy techniczne, ale niestety program odmówił mi tu posłuszeństwa. Wracamy już do prezentacji. Przejdźmy więc do omówienia silników obrotowych pod kątem ich bezwładności. I dlaczego w ogóle o tej bezwładności mówimy? W ofercie Mitsubishi możemy znaleźć silniki serwo o inercji średniej, niskiej oraz ultraniskiej. Kiedy powinno się je stosować i dlaczego właśnie taka inercja, a nie inna? Ja kiedyś zadałem takie pytanie, może nie do końca mądre, dlaczego nie mamy tutaj silników o dużej inercji. Odpowiedź jest prosta, ponieważ silniki o dużej inercji nie są silnikami serwo. Przejdźmy więc dalej i spójrzmy sobie na budowę takich silników. Mamy tutaj silniki o takiej samej mocy, natomiast zupełnie różnej bezwładności. Jeżeli przypomnimy sobie lekcję fizyki z liceum, to przypomnimy sobie, że bezwładność zależy od rozłożenia masy dookoła osi obrotu. Im większy jest promień, na jakim znajduje się dana masa, tym większa będzie bezwładność. I tak po lewej stronie widzimy silnik o inercji niskiej i jak możemy sobie tutaj łatwo wyobrazić, mamy nieco węższy wałek, natomiast masa cewek rozłożona jest na całej jego długości. Czyli mamy silnik dosyć długi, natomiast średnica magnesów jest stosunkowo niewielka. Po prawej stronie natomiast mamy silnik o bezwładności średniej i tutaj widzimy znacznie większą średnicę magnesów, natomiast dzięki temu silnik jest znacznie krótszy. I z czym to się wiąże w praktyce? Jeżeli popatrzymy się teraz na wzory, które mam na slajdzie, zwróćmy uwagę, czym tak właściwie jest moment. Wyjdziemy sobie tutaj z wzoru na moment zdefiniowanego jako bezwładność razy przyspieszenie kątowe. I tak dla dwóch silników o równej mocy możemy dojść do wniosku, że silniki o niskiej bezwładności będą posiadać również mniejszy moment. Co się z tym jednak wiąże? Moc jest stała, nie możemy jej zwiększyć bądź zmniejszyć. Z tego też powodu prędkość kątowa, jaką może osiągnąć taki silnik, będzie nieco większa. Jeżeli ktoś z Państwa otworzy sobie katalog Mitsubishi i spojrzy sobie na te dwie serie, to możemy tutaj już zobaczyć, że seria HGKR może dojść do prędkości 3000 obrotów znamionowo, natomiast seria HGSR posiada już tylko prędkość znamionową 2000 obrotów na minutę.
To, co jest zaletą silników o nieco większej bezwładności, jest jednak moment, który mogą wygenerować. Także już tutaj widzimy podstawową różnicę pomiędzy seriami. Przejdźmy więc do bardziej szczegółowego opisu tego problemu, ponieważ z bezwładnością wiąże się jeszcze jeden z parametrów silników, czyli rekomendowany stosunek bezwładności obciążenia do silnika. Co to tak właściwie jest i po co producenci to podają? Jeżeli sprowadzimy sobie całą bezwładność obciążenia do jednego punktu i porównamy ją z bezwładnością naszego silnika, to powinny one nam dać pewien stosunek. Jeżeli ten stosunek zostanie przekroczony, to masa ta będzie zbyt duża dla silnika, tak aby mógł się on precyzyjnie pozycjonować. Może to również wpłynąć na wydłużenie czasu pozycjonowania. Fizycznie silniki są w stanie obsłużyć masę, której stosunek bezwładności do bezwładności silnika wynosi około 300. Jednak jeżeli przekroczymy tą zalecaną wartość, to wystrojenie takiego silnika może być dużo trudniejsze, wymagać ręcznych nastaw oraz praca silnika będzie znacznie głośniejsza. Popatrzmy teraz na przykłady, które są wyświetlone na tym slajdzie. Po lewej stronie mamy przykład nieprawidłowo dobranego silnika do obciążenia. Jak widzimy, silnik po dojechaniu do zadanej pozycji wpada w drgania i występuje tutaj pewne przeregulowanie. On będzie próbował dojechać do zadanej pozycji, ale ze względu na bardzo dużą masę przez pewien okres nie będzie mógł się wypozycjonować. Takie zachowanie się napędu jest oczywiście niedopuszczalne podczas normalnej pracy, dlatego też zalecamy tutaj, żeby trzymać się wszystkich tych stosunków podanych w katalogu, co zapewni nam bezproblemową pracę. Dodatkowo wszystkie automatyczne filtry, które znajdują się w naszych wzmacniaczach, powinny sobie w większości przypadków poradzić z poprawnie dobraną masą. Przejdźmy teraz do tematu współczynnika mocy i po co go określamy. Współczynnik mocy zdefiniowany jest jako znamionowy moment silnika podniesiony do kwadratu podzielony przez jego bezwładność. Jest wartość bezwładności, tym mniejszy będzie taki współczynnik mocy. I tutaj przygotowałem takie bardzo obrazowe porównanie, czym tak właściwie różnią się te silniki. Patrząc od lewej strony, mamy silnik o średniej bezwładności, następnie silnik o niskiej bezwładności oraz ultraniskiej. I teraz możemy sobie pomyśleć o tym silniku o ultraniskiej bezwładności jako takiej wyścigówce. W sportowym samochodzie, który bardzo szybko potrafi przyspieszyć oraz wyhamować. Jest niezwykle zwrotny. Natomiast silnik o średniej bezwładności będzie taką ciężarówką, którą bardzo ciężko rozpędzić, bardzo ciężko wyhamować, jednak w efekcie może ona nam tutaj nieco więcej momentu dostarczyć. To samo tyczy się pozostałych serii, czyli mamy tutaj znowu przykład wyścigówki, która będzie się bardzo szybko rozpędzać oraz ciężarówki, która mozolnie będzie się rozpędzać, ale po rozpędzeniu będzie również cięższa do wyhamowania. I teraz popatrzmy się z powrotem na obrazy, które pokazywałem wcześniej, czyli mamy tutaj silnik o niskiej bezwładności, który będzie naszą wyścigówką. Tak jak mówiliśmy wcześniej, on może również uzyskać wyższe prędkości przy mniejszym momencie, a tutaj mamy naszą ciężarówkę, czyli silnik o średniej bezwładności z większym momentem oraz niższą prędkością znamionową. Jeżeli teraz popatrzymy się na wykres, który określa nam współczynnik mocy, dla silników o takiej samej mocy,
natomiast różnych bezwładnościach, to możemy w prosty sposób zaobserwować bardzo duże różnice w responsywności takiego silnika. Na samej górze mamy serię RR, czyli ultra niskiej bezwładności. Jak można łatwo zauważyć, jest to wartość kilkukrotnie wyższa niż seria o bezwładności średniej. Także taki silnik jest w czasie jednej sekundy oddać dużo więcej mocy do układu niż silnik o wyższej bezwładności. Także jeżeli mamy aplikacje, w których bardzo zależy nam na tym, żeby szybko przyspieszać, hamować i reagować na pewne zmiany w układzie, z pewnością powinniśmy iść w stronę silników o niższej bezwładności. Jeżeli natomiast zależy nam głównie na momencie, który będzie generowany, natomiast prędkość może być niższa lub też nie potrzebujemy tak bardzo dużych i szybkich zmian prędkości, powinniśmy celować w silniki o nieco wyższej bezwładności. Popatrzmy teraz na charakterystykę momentową silników serwo. Możemy tutaj zauważyć, że jesteśmy w stanie utrzymać stały moment od zerowej prędkości do prędkości znamionowej, a następnie ta charakterystyka nieznacznie opada. Jest to spowodowane indukowaniem się napięcia na cewce silnika. Innym sposobem na wytłumaczenie tego jest wzór, który pokazywałem wcześniej, który określał nam moc silnika jako moment razy prędkość obrotową wirnika. Jeżeli moc jest wartością stałą, a przekroczymy wartość prędkości znamionowej, no to niestety, ale musi na tym ucierpieć nasz moment silnika. Silniki serwo są również w stanie przeciążać się nawet do 300 lub 350%, jednak charakterystyka ta po przekroczeniu prędkości znamionowej również nam spada i to dosyć dynamicznie w porównaniu do charakterystyki standardowej. Tutaj jeszcze tylko dodam, że takie przeciążenie nie powinno przekraczać odpowiedniej ilości czasu, ale to omówimy sobie później na kolejnym slajdzie. Dla porównania dokleiłem tutaj charakterystykę momentową silnika asynchronicznego i widzimy już tutaj na pierwszy rzut oka gigantyczną zaletę silników serwo, czyli po pierwsze przeciążalność, a po drugie możliwość trzymania stałego momentu w pełnym zakresie od prędkości zerowej do znamionowej, co w przypadku silników asynchronicznych jest niestety możliwe. Na początku mamy nieco obniżony moment w punkcie zerowym, moment trzymający, następnie charakterystyka stopniowo rośnie, aż w końcu po przekroczeniu pewnej wartości drastycznie nam opada. W przypadku silników serwo, nawet po przekroczeniu prędkości znamionowej, napęd może utrzymać nawet 70 czy 60% swojej wartości momentu znamionowego. Popatrzmy więc na charakterystykę przeciążeniową silnika. Mamy tutaj określone obciążenie oraz czas, przez jaki ten silnik powinien z takim obciążeniem pracować. Mamy również nakreślone tutaj dwie linie, które oznaczają nam silnik, który w aktualnej chwili pracuje oraz obciążenie silnika podczas zatrzymania. Na ostatnim webinarium wspominałem o takiej wartości 70% momentu znamionowego i to była wartość graniczna po zatrzymaniu silnika, na przykład w osi zetowej, kiedy potrzebujemy utrzymać sobie całą masę, która jest zawieszona. I na tej charakterystyce bardzo dobrze to widać, jeżeli sobie popatrzymy tutaj w tą kolumnę pomiędzy 50 a 100%, to możemy zobaczyć, że czas, przez jaki możemy tutaj utrzymywać nasz silnik, dość drastycznie spada. Dlatego też my celujemy zawsze w te 70%, to jest wartość bezpieczna, do 80%. Natomiast przy 80-90%, kiedy nie do końca jesteśmy też pewni naszej mechaniki, jest to już sytuacja ryzykowna, ponieważ może to prowadzić do przegrzania silnika. Jeżeli natomiast silnik jest w ciągłym ruchu,
tak jak widzimy na tej charakterystyce, to widzimy, że spokojnie możemy tutaj dochodzić nawet do pewnego przeciążenia przez dłuższy okres czasu, czyli nawet 120% momentu czy 130% moglibyśmy sobie tutaj jeszcze osiągnąć. Dlatego tak bardzo ważne jest dobieranie napędów w osi zetowej pod względem momentu, który będzie musiał utrzymywać taką masę. Innym pomysłem, żeby obejść takie ograniczenie, jest stosowanie silnika zewnętrznego. I wtedy możemy sobie tutaj silnik już odciążyć i po zatrzymaniu zacisnąć hamulec zewnętrzny. Jeżeli chodzi natomiast o dobór zabezpieczeń elektrycznych do naszych silników, powinniśmy tutaj zastosować taki współczynnik bezpieczeństwa 3,2 prądu znamionowego. Standardowo taki silnik będzie potrzebował trzykrotności prądu znamionowego podczas przeciążania się, jednak biorąc pod uwagę wszelkie straty cieplne, które mogą wystąpić w silniku, tutaj sugerujemy dobieranie zabezpieczeń pod kątem właśnie 3,2 prądu znamionowego. Mamy wtedy pewność, że takie zabezpieczenie będzie działało w sposób prawidłowy, nawet podczas obciążania naszego serwowzmacniacza. Jeżeli chodzi o charakterystykę prądową wyłącznika nadprądowego, zalecamy charakterystykę typu C. Jeżeli ktoś nie czuje się zbyt mocno pod kątem dobierania zabezpieczeń elektrycznych, mamy oczywiście również gotowe arkusze, które możemy tutaj Państwu udostępnić. Gdyby ktoś miał taką potrzebę, prosimy o skontaktowanie się ze swoim opiekunem handlowym. Przejdźmy teraz jeszcze do klasy izolacji oraz mocy silnika. Jeżeli chodzi o nasze silniki, to tutaj poruszamy się w klasie B oraz F. I co to tak właściwie oznacza? Wszystkie silniki Mitsubishi projektowane są do pracy w temperaturze otoczenia wynoszącej 40 stopni Celsjusza. Mamy również zdefiniowany wzrost temperatury, jaki może nastąpić i nie powinna ta wartość przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Często pojawiają się pytania, czy jeżeli silnik jest bardzo ciepły podczas pracy, także nawet niektóre osoby może poparzyć, czy świadczy to o nieprawidłowej pracy silnika. Jest to zupełnie normalne, ponieważ silnik podczas pracy musi się nagrzewać i nie należy się bać tej temperatury 100 czy nawet 110 stopni. Należy pamiętać, że takiego silnika nie dotykamy, dlatego też często można zobaczyć naklejki ostrzegające właśnie przed gorącem występującym na silniku. Jeżeli napęd jest dobrany prawidłowo, to nawet pomimo nagrzewania nic nieprawidłowego nie powinno zachodzić w układzie, a jeżeli silnik faktycznie będzie się przegrzewał, to z pewnością zobaczymy na wzmacniaczu odpowiedni komunikat z alarmem. Kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj omówić, jest encoder wykorzystywany w silnikach serwo. W przypadku Mitsubishi jest to nieco ułatwione, ponieważ wszystkie nasze silniki obrotowe mają zabudowany encoder absolutny, więc odpada nam tutaj zagwozdka, czy wybierać encoder absolutny, czy inkrementalny. Możemy wybrać sposób działania podczas odpowiedniej konfiguracji sprzętowej. Dostępne są również funkcje takie jak detekcja pól magnetycznych, detekcja oraz przełożenie zwrotnej informacji o pozycji oraz prędkości silnika oraz czujnik temperatury zabudowany wewnątrz enkodera, co może być dodatkową informacją diagnostyczną dla naszego układu. I ile różnych pozycji jesteśmy w stanie wykryć w trakcie jednego obrotu enkodera? Aktualnie jest to wartość 4 194 304 dla serii J4 oraz odpowiednio mniejsza, bodajże 21 bitów dla serii JE. Przechodzimy więc do silników synchronicznych w wykonaniu specjalnym i tutaj na wyświetlonym filmie mamy pokazany
napęd Direct Drive. Jest to napęd, gdzie nie mamy żadnego wałka wyjściowego, natomiast wszelkie elementy wykonawcze montujemy bezpośrednio do flanszy silnika. Po co takie silniki? Opowiemy sobie za chwilę, a kolejnym typem, który będziemy sobie omawiać, jest silnik liniowy. Jak widzimy na filmie, dzięki zastosowaniu takich silników możemy uzyskać bardzo dużą precyzję pracy przy odpowiedniej synchronizacji silników. Jeżeli chodzi o silniki liniowe, to wyróżniamy trzy typy. Po lewej stronie mamy pokazany silnik liniowy z cewką z rdzeniem oraz pojedynczym magnesem. Jest to najpopularniejszy typ spotykany na rynku. Kolejny jest silnik liniowy z cewką bez rdzenia oraz magnesem o kształcie U. I trzeci typ, czyli silnik liniowy z cewką z rdzeniem, czyli tak właściwie ten z punktu pierwszego. Jedyną różnicą jest to, że zastosowane tutaj zostały podwójne magnesy. Przejdźmy więc do dokładniejszego opisu tych silników. Na pierwszej stronie widzimy tutaj silnik z cewką, czyli co tak właściwie wchodzi w skład takiej cewki silnika. Jest to rdzeń, który znajduje się w środku, oraz cewka silnika. Taką cewkę montujemy na magnesie przytwierdzonym do powierzchni i mamy właściwie układ gotowy do pracy. Możemy tutaj wyróżniać standardową wersję, która ma chłodzenie naturalne, oraz wersję rozbudowaną o chłodzenie wodą czy też powietrzem, ponieważ również takie modele są sprzedawane na rynku. Dodatkowe chłodzenie ma tutaj pomóc w osiągnięciu lepszych parametrów pracy, czyli osiągamy w efekcie wyższy moment na wyjściu. Drugim typem silników, który mamy tutaj przedstawiony, są silniki bez rdzenia. I tak jak widzimy, jest tutaj już ta cewka silnika dużo mniejsza, natomiast magnesy są rozmieszczone po dwóch stronach. Po co taka budowa? Jakie ma zalety względem pierwszego typu silników? Dzięki usunięciu rdzenia z naszej cewki unikamy zjawiska cogingu. I czym tak właściwie jest ten cogging? Możemy to również nazwać szarpaniem momentu. Jest to zjawisko, które powstaje przez zastosowanie żelaznego rdzenia w naszych cewkach, czy też w silnikach serwo, bo w silnikach serwo również taki cogging występuje. Jest to zjawisko związane z niczym innym jak z przyciąganiem się materiałów ferromagnetycznych do magnesu stałego poprzez namagnesowanie się tych materiałów. Przez to widzimy pewne fluktuacje prędkości podczas przejazdu silnika. Czyli jeżeli spróbowalibyśmy sobie taki silnik z rdzeniem przesunąć po magnesie, to będziemy czuli pewne opory ruchu, ponieważ magnesy będą nam przyciągać nasz rdzeń. I przesuwając taki silnik, będziemy rozrywać pewne wiązania, które tam powstają. I tutaj właśnie najlepszym przykładem takiego zjawiska są po prostu magnesy, które przypinamy sobie na lodówce. Trzecim typem silników liniowych, który tutaj mamy przedstawiony, jest silnik z rdzeniem, do którego dołożono magnesy po dwóch stronach. Ma to zastosowanie w postaci zwiększenia momentu takiego silnika. Dzięki temu możemy wygenerować dwa razy większy moment. Jednak w przypadku silników liniowych również możemy mówić o pewnej responsywności i porównując to do naszego poprzedniego przykładu, czyli tutaj mieliśmy silniki o niskiej bezwładności, to takim silnikiem o niskiej bezwładności będzie silnik liniowy bez rdzenia, który będzie bardzo szybko reagował na pewne zmiany, nie będzie żadnej fluktuacji prędkości dzięki eliminacji zjawiska cogingu, dzięki czemu będziemy mieć dużo
bardziej płynny przejazd. Natomiast silniki z rdzeniem możemy porównać do silników o średniej bądź powiedzmy też niskiej bezwładności. One będą generować znacznie większy moment, natomiast sama płynność przejazdu nie będzie już tak dobra jak w przypadku silników bez rdzenia. Ostatnim omawianym przykładem silników synchronicznych w wykonaniu specjalnym są silniki Direct Drive. Stosujemy je w przypadku, kiedy chcemy uniknąć wszelkich luzów kątowych czy też niedoskonałości naszej mechaniki i chcemy wtedy przenieść napęd bezpośrednio. Jest to wyjątkowo popularne przy stołach obrotowych lub układów o bardzo dużej bezwładności. Dzięki zastosowaniu takiego silnika Direct Drive mamy dużo wyższą sztywność układów, brak luzów kątowych na elementach mechanicznych, czy też kompaktowa budowa oraz nisko położony środek ciężkości. Dodatkową zaletą może być również dodatkowy otwór umiejscowiony na samym środku takiego napędu, przez który możemy sobie przeciągnąć przewody. Tak jak wspomniałem wcześniej, direct drive'y są często wykorzystywane do stołów obrotowych, mają również bardzo krótki czas pozycjonowania. I tutaj, jeżeli mówimy o luzach, które występują, to w przypadku przekładni planetarnych o nawet zredukowanym luzie mówimy tutaj o wartościach rzędu jednej minuty kątowej, natomiast w przypadku direct drive'a przechodzimy już do sekund kątowych, także jest to nieporównywalnie mniejsza wartość. Tutaj z kolei przedstawione zostały typowe przykłady silników direct drive i tutaj również możemy mówić o zjawisku cogingu, czyli mamy standardowy typ silnika, który ma rdzeń oraz cewki ułożone odpowiednio na jego obwodzie oraz drugi przykład silnika bez cogingu, w którym zastosowano specjalną już technologię ułożenia magnesów w ten sposób, aby tego zjawiska nie było, poprzez zastosowanie magnesa bez żadnych przerw pomiędzy poszczególnymi cewkami. Posiadamy również w ofercie silniki, które służą do samodzielnego montażu łożyskowania. Składają się z stojana oraz pozostałych elementów do montażu. Powiedzmy sobie jeszcze dodatkowo o porównaniu pewnych liniowych układów przeniesienia napędu, które mogą występować. Tutaj widzimy standardowe układy, które można spotkać w programie Motorizer, czyli śruba kulowa, konwejer, czyli przenośnik na pasku, układ zębnik-zębatka, a także serwo liniowe. Każdy z tych układów ma swoje wady oraz zalety, takie jak sprawność, maksymalne prędkości i tutaj tak właściwie od projektanta zależy, w którą stronę będziemy się składać. Przykładowo dla układów na śrubie w większości przypadków nie będzie wymagana przekładnia, ponieważ możemy sobie tutaj zmieniać parametry układu poprzez zmianę skoku śruby. Wpłynie nam to zarówno na przełożenie momentu, jak i końcową prędkość układu. Ograniczeniem z kolei śruby kulowej jest często jej długość, ponieważ powyżej pewnej wartości do układu mogą się wtrącić drgania, co zaburza układ oraz precyzję. Dlatego też producenci sprzedają śruby kulowe do pewnej długości. Jeżeli natomiast chcemy mieć nieco dłuższy, czy to podajnik, czy inne ramię naszego napędu, możemy sięgnąć tutaj już do układu na pasku, który ma znacznie większe prędkości od układów na śrubie, natomiast maksymalna precyzja nam tutaj spada nawet dziesięciokrotnie. Kolejną wadą takiego układu jest starzenie się paska.
który będzie wymagał pewnej renowacji bądź też wymiany całego układu. Za to koszt takiego rozwiązania jest stosunkowo niższy. Kolejnym przykładem tutaj jest układ zębnik-zębatka, który posiada zarówno dobre parametry, jeżeli chodzi o prędkość, jak i precyzję. Jednak koszt takiego rozwiązania jest często znacznie wyższy niż układu na pasku oraz należy uważać podczas montażu, ponieważ nieprawidłowy montaż może nam tutaj powodować dużo szybsze zużycie zębatki. Optymalnym rozwiązaniem, który ma bardzo niską bezwładność, bardzo wysoką sprawność oraz prędkość, jest serwoliniowe. Natomiast ze względu na wysoki koszt jest ono stosowane tylko wtedy, kiedy tak naprawdę jest potrzebne. Do układów, które wymagają bardzo dużej precyzji oraz dosyć dużej prędkości. Podsumowując dzisiejsze webinarium, na co powinniśmy zwracać uwagę podczas doboru takiego napędu? Podstawowa sprawa jest to seria silnika, czyli czy chcemy mieć silnik o bezwładności średniej, niskiej czy też bardzo niskiej, w zależności od tego, jak szybko układ powinien reagować na zmiany, które następują w układzie, oraz jaki moment czy też prędkość chcemy uzyskać na wyjściu. Kolejną sprawą będzie rodzaj silnika, czy będzie to standardowe serwo, czy też musimy sięgnąć już po silniki w wykonaniu specjalnym, czyli direct drive lub liniowe, które będą z pewnością dużo bardziej dokładne, ale tak wysoka dokładność nie zawsze jest wymagana do aplikacji, więc musimy bardzo dobrze przemyśleć, który z tych układów będzie dla nas odpowiedni. Musimy na samym początku zdefiniować sobie również układ przeniesienia napędu. Tutaj czasem też sugerujemy klientom odpowiednie zmiany, czy to z paska na śrubę kulową, czy też na odwrót, pod kątem zmniejszenia napędu, ponieważ bardzo często możemy zredukować koszt całej inwestycji poprzez odpowiednią adaptację układu przeniesienia napędu. Jeżeli chodzi o typ i rozdzielczość enkodera, sprawa jest tutaj dość ułatwiona, ponieważ wymaga to jedynie zmiany programowej, czy będziemy pracować w trybie inkrementalnym, czy też absolutnym. Kolejnym parametrem, o którym należy pamiętać, jest krotność bezwładności. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na ten parametr, może się okazać, że nasz układ będzie miał duże problemy z pozycjonowaniem się, przez co nie osiągniemy zamierzonej dokładności i będziemy musieli kupić inny silnik odpowiedni do naszej aplikacji. Równie ważne jest prawidłowe wyznaczenie obciążenia układu zredukowanego na wał silnika, ponieważ bez wyznaczenia tej wartości nie jesteśmy tak właściwie w stanie określić krotności bezwładności, która będzie występować w układzie. I ostatnim z podpunktów jest tutaj dobór odpowiednich zabezpieczeń. To by było na tyle na dzisiejszym webinarium. Skończyliśmy nieco przed czasem, ale mam nadzieję, że wszystko, co powinno być powiedziane, to też zostało. I teraz prosiłbym Państwa o wypełnienie ankiety, którą wyświetliłem. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, czy to do jakości, czy też sposobu prowadzenia takich webinariów, bardzo chętnie usłyszymy, co mają Państwo do powiedzenia, ponieważ staramy się cały czas rozwijać nasze webinaria, tak żeby z odcinka na odcinek rozwijać się jak najbardziej oraz dostarczać Wam treści, które są dla Was ciekawe, interesujące lub też przydadzą Wam się w codziennej pracy. I oczywiście zapraszam również w przyszłym tygodniu na spotkanie dotyczące serwonapędów, które poprowadzi już mój kolega. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.